Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w tym panelu mamy godzinę oczywiście. Ja tą godzinę będę się musiał podzielić z dwoma innymi prelegentami, tak więc nie wiem, czy ktoś pilnuje czasu. Dla mnie wypada okrągłych minut 20. Pozwolę sobie ten czas kontrolować, jako że w podobnych przypadkach mam tendencję do pewnego gadulstwa, a nie chciałbym oczywiście czasu swoim szanownym kolegom odbierać. Proszę Państwa, Powstanie Śląskie i plebiscyt, stan wiedzy i postulaty badawcze. Proszono mnie o wygłoszenie takiego swoistego referatu otwierającego. No jestem oczywiście w tej mało komfortowej sytuacji, że po pierwsze mówię jako pierwszy, po drugie natomiast w tych 20 minutach muszę się zmieścić, aczkolwiek temat, który chcę tu Państwu zaprezentować, no, wymagałby na dobrą sprawę odrębnej konferencji. No, zacząć trzeba oczywiście apowo od oczywistości, pozornych oczywistości, bez których jednak nie sposób przejść, nie sposób dokonać oglądu całej sytuacji, czyli rysu historycznego, tego jak wyglądały badania nad powstaniami śląskimi, poczynając właściwie od roku 1921, kiedy to już umilkły strzały, ale jeszcze toczyły się rokowania przy dyplomatycznych stolikach. Proszę Państwa, oczywiście w tym samym czasie owe badania ruszyły w Polsce, w tym czasie ruszyły również w Niemczech. Nic to dziwnego, po jednej i drugiej stronie istniał ogromny ładunek emocji wówczas, emocji w pewnym sensie nierozładowanych, emocji nacechowanych oczywiście narodowościowym antagonizmem, dość często poczuciem doznanej krzywdy, eksponowaniem szlachetnych postaw po jednej stronie i po drugiej. Możemy powiedzieć, że zasadniczym momentem były wówczas publikacje dokumentalne. Najczęściej były to wspomnienia uczestników tych powstań. Co charakterystyczne, wypowiadali się nie szeregowi uczestnicy, nie ci, którzy oglądali to z najniższej możliwej perspektywy, ale z perspektywy decyzyjnej. Tak było zarówno ze strony polskiej, jak i ze strony niemieckiej. Jednak już wtedy, czyli w pierwszej połowie lat 20. XX stulecia, mamy do czynienia z pierwszymi, na razie nieśmiałymi i takimi niedojrzałymi, powiedzmy, próbami wyciągnięcia pewnego ujęcia syntetycznego, dokonania pewnej syntezy tego, co działo się w latach 18-21 czy też 18-22, zależy od tego, jaką cezurę tutaj założyć. Pierwsze takie publikacje stały właściwie na pograniczu literatury wspomnieniowej, jako że pisali je oczywiście uczestnicy, oraz pewnego naukowego opracowania. I co ciekawe, kamień węgielny położyli tutaj oczywiście wojskowi. Na dobrą sprawę pierwszym takim opracowaniem, które ukazało się na łamach poczytnego wojskowego periodyku Bellona, był artykuł jednego z oficerów Wojska Polskiego uczestniczącego bardzo aktywnie w III Powstaniu Śląskim, Stanisława Roztworowskiego, taktyczny przebieg III Powstania Górnośląskiego. Pojawiły się wówczas również pierwsze monografie, oczywiście obciążone wszelkimi błędami, powiedzmy, wczesnego okresu urodzenia, ale jednak to już były monografie. Stanisław Szpotański, Sprawa Górnego Śląska na konferencji pokojowej w Paryżu, zbiór dokumentów z lat 1918-1922, opracowany przez Włodzimierza Dąbrowskiego, szefa Wydziału Cywilnego przy Korfantym, przy boku Korfantego, a więc człowieka znakomicie zorientowanego w ówczesnych realiach. Co ciekawe, człowieka, który te badania, bardzo dobrze udokumentowane, prowadził również na emigracji w Londynie. Publikacje jego ukazywały się jeszcze w latach 70. Praca Cezarego Berezowskiego dotycząca działań Komisji Międzysojuszniczej, to już jest Warszawa, rok 1925. Pierwsze syntetyczne próby ujęcia wszystkich trzech powstań, na razie próby Jana Ludygi Laskowskiego, czy też publikacje Adama Benisza. Dziesięciolecie, proszę Państwa, III Powstania Śląskiego. To jest ukazanie się takiego swoistego pamiętnika przygotowanego przez Komitet Obchodu Uroczystości III Powstania Śląskiego, jak to się ładnie nazywało, zatytułowany O Wolność Śląska. I zawierał on utwory o rozmaitej tematyce sięgające zarówno jeszcze w lata trwania Cesarstwa Niemieckiego i rozwoju polskiego ruchu narodowego, jak również
artykuły o zagadnieniach wojskowych, militarnych, zwłaszcza III Powstania Śląskiego. Ja może wymienię tylko kilka nazwisk. One same w sobie dowodzą wartości, nawet dzisiaj, dużej wartości zamieszczonych tam tekstów. No to jest Maciej Mierzyński, to jest Michał Grażyński, Jan Wyględa, oczywiście Stanisław Rostworowski, Tadeusz Puszczyński, autor operacji Mosty, o której tutaj właśnie przed chwilą słyszeliśmy, Rudolf Niemczyk, Stanisław Mastalerz, dwaj ostatnio są dowódcy pułków powstańczych i tak dalej, i tak dalej. Była to na dobrą sprawę taka pierwsza publikacja o charakterze rocznicowym. Oczywiście w miarę, prawda, następowania kolejnych rocznic pojawiały się kolejne. Z okazji 15-lecia powstania pojawiała się Księga Pamiątkowa Powstań i Plebiscytu na Śląsku. No, do tej pory wydawnictwo cenne, aczkolwiek, proszę Państwa, już znaczone piętnem czasu, powiedzmy. Rok 1935-36 no to jest okres triumfu rządów sanacyjnych w całej Rzeczpospolitej, również na Śląsku. Jeśli dzisiaj przeglądamy te publikacje, to z zdumieniem nie odnajdujemy tam nazwiska Wojciecha Korfantego. Ten Korfanty został zepchnięty, przemilczany na tyle, na ile tylko było to możliwe. Nic dziwnego, że oczywiście z tej strony, czyli korfanciorzy i samego Korfantego, doczekało się do pewnego na miarę czasu i realiów kontrataku. Korfanty na łamach Polonii opublikował wówczas taki cykl wspominkowych artykułów, marzenia i zdarzenia. On zresztą w latach 80. został wznowiony i opublikowany w formie zwartej. No, z niższej półki oczywiście ukazywały się wówczas rozmaite prace wspomnieniowe, również jednak tego szczebla wciąż decyzyjnego. To jest Józef Grzegorzek, Roman Choroszkiewicz, Ludwik Piechoczek. Ludzie, którzy mieli naprawdę wiele do powiedzenia, zwłaszcza w okresie III Powstania Śląskiego. Co ciekawe, zbliżona dynamika badań jest wówczas zauważalna w Niemczech. Do roku 1933 wszyscy wielcy niemieckiej strony, no to jest oczywiście Karl Spiker, to jest Hans Lukaszek, to jest ksiądz Karl Ulicka, publikują swoje wspomnienia, by po roku 1933, po przejęciu władzy w Niemczech przez narodowych socjalistów, po prostu zamilknąć. I to milczenie będzie trwało aż do roku 1945. Po 1945 wszyscy ci ludzie, którzy mieli bardzo dużo do powiedzenia, na dobrą sprawę obciążeni tym balastem, bagażem lat III Rzeszy i zniszczonych powojennych Niemiec, głosu w sprawie powstań śląskich, w sprawie Górnego Śląska już zabierać nie będą. Absorbowani absolutnie innymi sprawami. No, wydaje mi się, że ze szkodą dla naszej dzisiejszej wiedzy. Okres Polski Ludowej, proszę Państwa. No cóż. W 1945 roku badania po polskiej stronie nad powstaniami śląskimi na dobrą sprawę eksplorowały jeszcze te przedwojenne wątki. No przede wszystkim są to prace o charakterze wspomnieniowym. W 1946 jednak roku już mamy pierwszą całościową syntezę dziejów III Powstania Śląskiego. Nazwisko autora tak znakomite jak Kazimierz Popiołek. Józef Gawryk, szef powstańczego wywiadu w III Powstaniu, napisał Hotel Lomnic z tajemnic szefa wywiadu. No, było to jednak już podzwonne dla pewnych badań, które nie operowały wówczas marksistowskim paradygmatem. Rolę właściwie przewodnika wyznaczającego wówczas nowe trendy wziął na siebie człowiek, którego nazwisko znane jest później z bardzo cennych prac politologicznych, prawnych, dotyczących systemu prawnego, czy raczej bezprawnego III Rzeszy. Mianowicie Franciszek Ryszka, wówczas zaangażowany marksista. Towarzyszyli mu inni, Henryk Zieliński, Karol Lapter, no wiele z tych nazwisk, a na pewno wiele z tych utworów jest dzisiaj już słusznie zapomnianych. Po roku 1956 ten ideologiczny gorset w publikacjach został w pewien sposób złagodzony, co nie znaczy oczywiście jednak, że zniknął. Trwał bowiem aż po rok 1989, przynajmniej po 1989. Tak czy inaczej pojawiały się jednak wówczas liczne publikacje, które w dużej części swoje walory zachowały również i dzisiaj. Oczywiście po oddzieleniu od nich takiej stosownej, pewnej słownej waty w postaci pewnych marksistowsko-leninowskich zaklęć. No, jak można się domyślać, w wielu wypadkach był to po prostu warunek sine qua non wydania tej, nie innej pracy. No, ukazywały się wówczas właśnie dzieła Mieczysława Wroska, tutaj kilka nazwisk koniecznie trzeba wymienić, eksplorujące głównie wątki militarne, Czesława Ryżewskiego, znakomite nazwisko, Jana Przewłockiego, piszącego bardzo często razem z nim Władysława Zielińskiego, nie mylić wspomnianym Henrykiem.
Franciszka Chawranka, Edwarda Długajczyka, kolejne znakomite nazwisko, Marka Czaplińskiego, Teresy Kulak, Franciszka Białego, Pawła Dubiela, Tadeusza Jędruszczaka, Mirosława Cygańskiego, Wiesława Leśroka. Właściwie tutaj można by wymieniać i wymieniać, proszę Państwa, ale są to te nazwiska moim zdaniem największych. Mam nadzieję, że zostanie mi wybaczone, jeśli jakiegoś tutaj nie wymieniłem. Nadal publikował i nadal redagował Kazimierz Popiołek, autor dużej, niedokończonej niestety publikacji zbioru dokumentów źródłowych na temat powstania plebiscytu. Ukazały się 3 bardzo starannie zredagowane tomy. Zostało to przerwane jednak w pewnym momencie. Nie ukazał się tom poświęcony trzeciemu powstaniu śląskiemu, no czyli temu wydarzeniu, jakby nie patrzeć, kluczowemu, co na tej sali już kilkakrotnie to nawet wybrzmiało. Ukazywały się oczywiście nadal liczne wspomnienia, pamiętniki, nieraz w formie zwartej, jednak wydaje się, że eksplorując już wspomnienia uczestników wręcz szeregowego szczebla i to spisywane po kilkudziesięciu latach, no, są one dzisiaj na ogół pozbawione większej wartości. Niestety ten marksistowski paradygmat, o którym tutaj Państwu mówiłem, odcisnął się w jeszcze jeden sposób. Mianowicie w wydawnictwach przeznaczonych dla tak zwanego szerokiego kręgu czytelników dość często mamy do czynienia z absolutnym przemilczeniem, jeśli nie można tego nazwać przemilczeniem, to przynajmniej zminimalizowaniem roli polskiej organizacji wojskowej i oczywiście, co się z tym wiąże, roli Wojska Polskiego, oficerów Wojska Polskiego czy drugiego oddziału Sztabu Generalnego w działaniach powstańczych, zwłaszcza 1920 i 21 roku. Biografistyka, proszę Państwa. No, na czele będzie tutaj oczywiście praca Mariana Orzechowskiego o Wojciechu Korfantym. Rzecz aktualna również i dzisiaj, natomiast na samym przełomie, w roku 1989, mamy do czynienia z również aktualną do dziś pracą Wandy Musialik o Michale Grażyńskim. No tutaj oczywiście nie sposób omówić wszystkich ukazujących się artykułów, przyczynków, prawda, drobnych wydawnictw źródłowych i tak dalej, i tak dalej. W ogromnej mierze publikowanych na łamach wielu istniejących wówczas i w kraju, i w regionie naukowych periodyków. No, wymienić należy tylko Zaranie Śląskie, chociażby Studia i Materiały z Dziejów Śląska, Studia Śląskie i tak dalej, i tak dalej. Badacze wszystko to znają. I sięgają do tego jeszcze nieraz, oczywiście potrafiąc zręcznie oddzielić ziarno od plew. No nie sposób też zauważyć istnienia wówczas właśnie instytucji, która badanie tematyki powstań i plebiscytu uczyniła właściwie jednym z głównych wątków swego istnienia. To przede wszystkim będzie Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, jak również Instytut Śląski w Opolu. Instytut Śląski w Opolu do tej pory istnieje, aczkolwiek specyfika jego jest nieco inna. Gdy chodzi o Śląski Instytut Naukowy, no to miejscowi wiedzą, a przyjezdnym może powiem, tu w pobliżu znajduje się niechlubny pomnik jego istnienia, czyli ruina budynku będąca niegdyś siedzibą tejże zasłużonej, co mówię z perspektywy człowieka, który w 89 roku dopiero wchodził w dorosłość instytucji. Została ona po 89 rozwiązana, natomiast co szczególnie bolesne, jej zasób uległ rozproszeniu i dzisiaj jest praktycznie nie do odtworzenia. No niewątpliwym ukoronowaniem, proszę Państwa, tych wszystkich badań było wydanie w 82 roku w Opolu, no teoretycznie w 60. rocznicę trzeciego powstania Encyklopedii Powstań Śląskich. Dzieło to do dziś zachowuje sporo walorów i przez długi czas, również w wolnej Polsce, było niestety, powiedzieć można, niedościgłym wręcz wzorem. Niedościgłym przez swój rozmach, przez swoją objętość, przez zakres badań. Ale to się zmienia. Reasumując, proszę Państwa, badania te skutkowały licznymi dziełami o bardzo różnej wartości. Są pomiędzy nimi takie, o których warto zapomnieć. Są jednak takie, których walor polegał najczęściej na przywoływaniu czy wywoływaniu rozmaitych źródeł. No, są takie oczywiście, które po odarciu z tej ideologicznej otoczki wciąż zachowują świeżość. Najciekawsze są bez wątpienia te operujące źródłami. Proszę Państwa, pewne źródła można przemilczeć, ale źródła bardzo trudno jednak zakłamać. Stąd wydawnictwa źródłowe do tej pory stanowią podstawę badań. U schyłku lat 80. proszę Państwa, te badania znacząco osłabły, na co złożyło się kilka przyczyn. Po pierwsze, po przełomie roku 89. zainteresowania historyków dziejów najnowszych skierowały się w inną stronę. Otworzyły się wtedy
otworzyło się wtedy mnóstwo innych pól badawczych, do tej pory zamkniętych. Skoncentrowano się w wielu przypadkach na historii tak zwanej Polski Ludowej, co w obliczu otwarcia wielu zamkniętych dotychczas zbiorów archiwalnych stanowiło bardzo obiecujące nowum. No i wątek wcześniej przeze mnie napomknięty, czyli taki stopniowy uwiąt, czy też zamykanie wręcz instytucji specjalizujących się w badaniach nad powstaniami, no czyli Śląski Instytut Naukowy i również ograniczający już wtedy swą działalność Instytut Śląski w Opolu. Z pewnego rodzaju renesansem badań nad powstaniami i plebiscytem mamy do czynienia stosunkowo niedawno, czyli właściwie od pierwszych lat obecnego stulecia. Dla historyka to jest naprawdę niedawno. Badania takie na nowo, w znacznej mierze nawet wspólnie, co oczywiście zaowocowało stosownym efektem synergii, a na pewno pod wpływem tych samych impulsów podjęto na przykład w Archiwum Państwowym w Katowicach, w Muzeum Śląskim, nowo powstałym Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, w Muzeum Historii Katowic, oczywiście wciąż jeszcze w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny, nie na górze, tylko w górze. No i oczywiście również w Opolskim Instytucie Śląskim. Proszę Państwa, pro domo sua, no muszę oczywiście wspomnieć również o instytucji, którą sam reprezentuję, czyli Katowickim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. No oczywiście nie sposób nie wspomnieć również o współgospodarzu dzisiejszego spotkania, czyli Instytucie Myśli Polskiej Wojciecha Korfantego. Temu zjawisku sprzyjało na pewno udostępnienie archiwów, co jest oczywiście dla historyka warunkiem podstawowym. Były to nie tylko archiwa krajowe, to wśród tych archiwów krajowych trzeba wymienić takie znaczące wydarzenia, jak zdigitalizowanie zbiorów śląskich Instytutu Józefa Piłsudskiego i zaprezentowanie ich po prostu czytelnikowi w nowej formie, od po prostu na stosownej stronie internetowej. To jest ogromna zasługa profesora Edwarda Długajczyka. Również należy tu wspomnieć o udostępnieniu zbiorów szerokiej publiczności, zbiorów powstańczych Centralnego Archiwum Wojskowego, również zdigitalizowanych powstańczych zbiorów Archiwów Państwowego w Katowicach. W coraz większym stopniu postępuje digitalizacja stosownych zbiorów niemieckich, stosownych archiwaliów niemieckich, przede wszystkim zgromadzonych w Archiwum Wojskowym we Freiburgu. Ja dosłownie co chwila przekonuję się, że kolejne jednostki są dostępne online. Nie trzeba jechać do tego Freiburga, położonego w Badenie, niemal przy granicy francuskiej. Nie trzeba tam szukać, proszę Państwa, na miejscu, co obciąga są oczywiście ogromne koszty i oczywiście czas. Można tego dokonać wygodnie przed własnym komputerem. Oczywiście w tej beczce miodu jest łyżeczka dziegciu. Nie wiadomo z jakich powodów. To jest digitalizowane zbiory Centralnego Archiwum Wojskowego. Dla badacza militarnych aspektów, zwłaszcza III Powstania Śląskiego, no wręcz bezcenne, w 2018 roku po prostu zniknęły ze strony. Można z nich było korzystać, owszem, ale na miejscu w Warszawie, czy raczej w Rembertowie, przydzielano takiemu delikwentowi 10 jednostek, zdigitalizowanych jednostek, zupełnie jakby były papierowe. Na szczęście w ostatnim czasie pojawiły się zbiory te, znowu pojawiły się na stronie, znowu można do nich sięgać, no i oby to oczywiście trwało. Proszę Państwa, siłą rzeczy odejście świadków, bezpośrednich uczestników wydarzeń stanowi w każdych badaniach historycznych pewną zasadniczą cezurę, pozwalającą na spojrzenie na te wydarzenia sine ira et studio w sposób chłodniejszy, na pewno bardziej rzeczowy. No, tak jest również oczywiście z badaniami nad powstaniami i plebiscytem. No zatem można sobie zadać pytanie, jakie wątki, jakie kierunki badawcze należałoby tu pogłębić, czy wręcz otworzyć? Ja bym tu widział kilka, proszę Państwa. Na początek pozwolę sobie na takie stwierdzenie, że mamy do czynienia z ogromną asymetrycznością badań nad tymi zjawiskami w Polsce i w Niemczech. O ile w Polsce refleksja naukowa nad powstaniami, nad plebiscytem wciąż angażuje, nawet powiedziałbym w dużo większym stopniu, wciąż w większym stopniu wielu historyków,
wielu publicystów, o tyle w Niemczech mamy do czynienia z jakimś takim swoistym uwiądem zainteresowania tą tematyką i nie zmienią tego tak znaczące nazwiska jak Guido Hitze ze swoją biografią księdza Karla Ulicki, Karsten Eichner, badający obecność brytyjskich sił rozjemczych na Górnym Śląsku w okresie plebiscytu, czy Günter Duse, eksplorujący problem górnośląskiego separatyzmu. No są oczywiście chlubne wyjątki, jak na przykład Jochen Böhler z Uniwersytetu w Wienie. No jednakże Böhler właściwie postrzega problemy Górnego Śląska raczej na tle ogólnych wydarzeń, czy to w Polsce, czy w skali europejskiej. Ten wątek górnośląski zatem jest jednym z wielu, które się w tle przewijają. Proszę Państwa, czy zająć się monografiami, czy też raczej edycją źródeł? No to jest podstawowe pytanie historyka, prawda? Historyk jest zawsze rozdarty między jednym a drugim. Ja tutaj powiedziałabym, że oczywiście i jednym, i drugim zająć się należy. Oczywiście w stosownych proporcjach. Pierwszy wątek, jakbym tutaj podniósł jako potencjalne pole badawcze, to będzie aktywność, zaangażowanie Wojska Polskiego, zwłaszcza w III Powstaniu Śląskim. Oczywiście jest to również kwestia zaangażowania drugiego oddziału Sztabu Generalnego. Problematyka, która dotychczas podnoszona była głównie przez Wacława Rydzewskiego. Bardzo ciekawe, proszę Państwa, byłoby pod tym względem napisanie pracy, powiedziałbym, kompartystycznej, porównawczej. Z jednej strony aktywność WP, z drugiej strony natomiast aktywność Reichswehry. No, bo na dobrą sprawę po obydwu stronach narracja była mniej więcej taka sama, że zarówno akcja, czyli trzecie powstanie, jak i kontrakcja, czyli powstanie Selbstschutzu i tak dalej, skutkujące między innymi bitwą pod Kędzierzynem, Górą Świętej Anny i tak dalej, było działaniem w pewnym sensie oddolnym. No, tymczasem już dzisiaj wiemy, że i jedne, i drugie działania były koordynowane. No, na ile były koordynowane? Jaki był wkład sił po jednej i po drugiej stronie? Co zrobiono, a co zamierzano zrobić? To są pytania, proszę Państwa, na które mam nadzieję doczekamy się odpowiedzi, o ile takie badania ruszą. Proszę Państwa, aktywność aliantów. Wątek, który na dobrą sprawę dotychczas podnoszony był w pewnym sensie marginalnie przez głównie Jana Przewłockiego. Na ten temat więcej pisano poza granicami Polski. Ja tutaj oczywiście jeszcze raz przywołam nazwisko Karstena Eichnera, ale również francuskiego pułkownika Remy Porta, piszącego oczywiście o obecności francuskich sił koalicyjnych na Górnym Śląsku. Będzie o tym jeszcze bardzo obszernie, jak sądzę, opowiadał mój szlachetny kolega, dr Sebastian Rosenbaum. Ja tylko powiem, że w dokumentach pozostawionych przez siły okupacyjne, jak również przez Komisję Międzysojuszniczą, w dokumentach w sporej mierze dotychczas w ogóle nieeksplorowanych, mamy do czynienia z całym multum problemów, z całym multum faktów, których istnienia nawet w tej chwili, nawet do tej pory do siebie nie dopuszczaliśmy. To jest jednak kwestia tym razem dostępu do archiwów. No to jest oczywiście archiwum brytyjskie w Kew, francuskie archiwum wojskowe w Vincennes. Są to również archiwa włoskie. Proszę Państwa, na temat tych Włochów, to my na dobrą sprawę nie wiemy nic. Ukazała się wielka źródłowa praca Andreasa Kiesewettera poświęcona stosunkowi włoskiej dyplomacji do sprawy polskiej w okresie powstań i plebiscytu, ale to są dokumenty dyplomatyczne. Ten prawdziwy kościec, to prawdziwe mięso kryje się w dokumentach proweniencji wojskowej. Te dokumenty są. One są w archiwum wojskowym w Rzymie. Pytanie. Kto po nie sięgnie, a sięgnąć naprawdę, proszę Państwa, warto. Proszę Państwa, jeszcze raz tak pro domo sua, pozwolę sobie zauważyć, że zarówno Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, jak i właśnie Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach wydaje dzisiaj coś takiego, co jest na dobrą sprawę jedynym w Polsce periodykiem poświęconym ściśle i stricte tradycji powstań śląskich, rozmaitym kontekstom, wątkom związanych z badaniami tej problematyki. To jest Śląski Almanach Powstańczy. No cóż, będę oczywiście kończył. Nie chcę zabierać czasu swoim kolegom. O.
Zarysowałem tutaj, jak mi się wydaje, tematykę zarówno tego, co zostało zrobione, jak i tego, co do zrobienia niewątpliwie jeszcze pozostaje. Ponieważ spotkaliśmy się na tej sali, ponieważ na tej sali obecny był pan premier, ponieważ padły tutaj takie ważne słowa ze strony istotnych przedstawicieli naszej administracji, no to sądzę, że wszystko to pozwala bardzo optymistycznie spojrzeć w przyszłość. Dziękuję serdecznie.